Panie trenerze, po tych pierwszych 15 minutach było widać, że niektórzy zawodnicy trochę się sparaliżowali tą atmosferą spotkania. To znaczy, no można tak powiedzieć, ale no nie umniejszałbym umiejętności zawodnikom Legii. To są chłopcy wyselekcjonowani z całej Polski. Ja to mówiłem przed meczem, że jeżeli damy im miejsce, damy im grać, to nie powąchamy piłki. Rzeczywiście tak było zanim... Znaczy generalnie to można mówić na to cały mecz, że oni piłkarsko, nie ma co ukrywać, nas przerastali, ale mówię, jeżeli gdzieś tam zagralibyśmy wcześniej agresywnie i bliżej siebie, to tak łatwo by nie mieli, tak jak w drugiej połowie, ale no nie ma co ukrywać. Chłopaki potrafią grać piłkę i taki sparing był nam bardzo potrzebny. Skład dosyć eksperymentalny. Pan chciał przetestować jak najwięcej zawodników? Znaczy tutaj to nie chodziło o testy, bo z tego sparingu, jak to się mówi, zrodziło się fajne wydarzenie i za tą pracę, którą chłopcy wykonują, wszyscy dostali szansę grania, wszyscy dostali porówno. Wiadomo, było nas troszeczkę więcej, dlatego musiałem zrobić tak, żeby zagrali niektórzy po 30 minut. Ale mówię, sparing był bardzo pożyteczny i było widać, kto tam bardziej odstaje, kto mniej odstaje, ale zagrali wszyscy i po prostu na to wszyscy zasłużyli. Sobota, kolejny mecz kontrolny. Czy po tym spotkaniu będzie już pan mógł powiedzieć, kto pojedzie na obóz, kto zostanie? No na pewno musimy zadecydować, bo wiadomo, jest ograniczona ilość miejsc. Nie wiemy, co będzie z Dykijem. Mamy nadzieję, że wróci, że załatwi sobie tą wizę. Nie wiemy, co dalej, co z Migaleskim. Bardzo chce tutaj przyjechać, ale nie może sobie tam gdzieś tam załatwić tej wizy, bo tam są, wiadomo, jakieś tam problemy natury, jak to się mówi, politycznej, ale no, w sobotę podejmiemy decyzję. Ja już dzisiaj mówię 95%, wiem, kogo chciałbym zabrać na obóz, ale jeszcze do końca musimy się wstrzymać. Nad czym będziecie pracowali podczas tego obozu? Cały czas tutaj pracujemy nad wytrzymałością, nad siłą. Tam się troszeczkę będziemy mieli więcej czasu, żeby skupić się nad taktyką. Będziemy spędzali więcej czasu ze sobą, dlatego poświęcimy czas generalnie na wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.